Dzisiaj na początek parę cytatów, dokładnie dwa. Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie lasy i góry są aptekami. Paracelsus. Drugi cytat należy do Hipokratesa. Jeśli w przyrodzie jest choroba, to w przyrodzie należy szukać na nią lekarstwa. Jeśli bacznie się rozejrzycie, to na pewno zauważycie, że my jako ludzie jesteśmy ściśle połączeni i między sobą, i między naturą. Pojawiły się już kurki i ja chciałabym pokazać Wam, jak ja robię nalewkę z kurek na pasożyty. Ostatnio, kiedy robiłam film na temat wrotyczu, na temat jego właściwości, wspominałam oczywiście, że wrotycz jest antypasożytniczy i co niektórzy może pomyślą, że nawet mam obsesję na temat pasożytów, ale wyobraźcie sobie, że nie. Nawet według danych WHO ponad 80% wszystkich zgonów na kuli ziemskiej wywołanych jest przez choroby pasożytnicze, a 95% ludzi na świecie ma w swoim organizmie od 1 do 5 gatunków robaków ludzkich, które poważnie zagrażają naszemu zdrowiu. Ja Wam za chwileczkę opowiem, jak robię nalewkę z kurek, ale chciałabym tutaj jeszcze dopowiedzieć, że nawet jeśli stosujemy coś na pasożyty, jakąś nalewkę, to nie jest to tak, że pijemy tą nalewkę i koniec. Pamiętajmy, że takie oczyszczanie z pasożytów to nie jest tylko napicie się nalewki. Najpierw musicie przygotować swój organizm do tego, żeby tych pasożytów się pozbyć. Jest bardzo wiele osób, które nawet tutaj na YouTubie mówią, jak przygotować swój organizm. Czyli należy oczyścić nerki, wątrobę, jelito cienkie, jelito grube. I jak my będziemy mieli już przygotowany organizm, możemy brać się za pasożyty. Zanim opowiem Wam o kurkach, chciałabym jeszcze dodać, że cały czas powtarzam, żebyście dużo czytali, żebyście analizowali, weryfikowali informacje, nie przyjmowali każdej informacji jako prawdę odkrytą. Jeśli bacznie będziecie obserwować przyrodę, to w pewnym momencie obudzicie się w innym świecie. Zupełnie w innym świecie. Pukniecie się w głowę i powiecie, jaka ja byłam ślepa, jaki ja byłem ślepy. Na dzisiaj tych mądrości wystarczy. Wracamy do kurek. Kurki to są moje ulubione grzyby. Nie dosyć, że są śliczne, takie wyjątkowe, ponieważ ich budowa jest taka mega charakterystyczna. Ich noga i kapelusz stanowią jedną całość. Kurki od czasów starożytnych były wykorzystywane w medycynie ludowej jako środek, który polepsza pracę wątroby, wzrok i podwyższa odporność na choroby infekcyjne i likwiduje robaki w ludzkim organizmie. Na pewno spotkaliście się ze stwierdzeniem, że grzyby nie zawierają nic oprócz wody. No i rzeczywiście jest to prawda. W kurkach na przykład znajduje się 88% wody, ale również znajdują się witaminy. I jest to witamina A, E, witamina C, witamina D2, B1, B2, bardzo dużo minerałów, czyli wapń, magnez, sód, potas, fosfor, chlor, siarka, żelazo, fluor, mangan, bardzo dużo miedzi, cynku i selenu. I któż by pomyślał? Teraz chciałabym przerwać te właściwości kurek, które są bardzo cenne i opowiedzieć Wam, jak ja robię nalewkę z kurek. Ja przygotowałam dwie takie dosyć spore garści kurek, umyłam je, rozdrobniłam i zalałam wódką, około 300 ml wódki. Taką nalewkę należy odstawić do lodówki, powinna dojrzewać w stałej temperaturze 6-8 stopni. Nasz preparat spędza czas w lodówce tak około 14 dni. Jeśli nie chcecie, nie musicie filtrować. Po upływie 14 dni nalewkę trzymać można już w ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej. Należy pamiętać, że przed każdym użyciem trzeba wstrząsnąć butelką. Pić przed snem po jednej łyżeczce, tak przez 14 dni. Ja po 14 dniach powtarzam taką kurację również przez 14 dni. Oczywiście nie ma tutaj takich zaleceń i na pewno mamy spokój już na przynajmniej na 6 miesięcy.
Jeśli zastanawiacie się, co takiego jest w kurkach, że jest to nalewka przeciw pasożytom, to zwróćcie uwagę, że kiedy zbieracie grzyby, to kurki są jedynymi grzybami, które nigdy nie mają robaków. A to dlatego, że w swoim składzie zawierają chitinmanozę. Chitinmanoza to substancja, która zabija wszystkie występujące w organizmie człowieka robaki. Chitinmanoza potrafi rozcieńczyć jajeczka pasożytów, których nawet sok żołądkowy nie jest w stanie rozpuścić. Substancja ta przedostaje się również do układu nerwowego pasożytów, paraliżuje ich układ nerwowy i prowadzi do takiej powolnej śmierci. Bardzo często zakłady farmaceutyczne wykorzystują chitinmanozę do produkcji właśnie leków przeciwpasożytniczych. Nalewka z kurek jest takim naturalnym środkiem, który możemy sobie sami przyrządzić. Możemy sobie sami przyrządzić swój preparat i pozbyć się pasożytów, nie obciążając zbytnio wątroby. W składzie kurek również znajduje się kwas trametonolinowy, który jest stosowany w leczeniu wirusowych zapaleń wątroby i nowotworów oraz ergosterol. Ergosterol, inaczej prowitamina D2, która jest skuteczna w leczeniu chorób wątroby, zapalania dróg żółciowych. Kurki są jednym z cennych źródeł roślinnej witaminy D2, która jest uznawana za przeciwnowotworową po prostu. Minęło już trochę czasu, ja postanowiłam odcedzić kurki i zostawić samą nalewkę. Pamiętajmy też, że jeśli będziecie chcieli sobie zrobić taką nalewkę i później ją stosować, to należy uważać, żeby po prostu razem z nalewką nie przyjmować tych surowych grzybów. Na pasożyty można jeszcze stosować kurki wysuszone, czyli suszymy kurki w temperaturze poniżej 55 stopni, ponieważ chitinmanoza i kwas trametonolinowy, które są głównym zabójcą robaków ludzkich, są bardzo wrażliwe na obróbkę termiczną, więc nie możemy suszyć kurek w temperaturze wyższej niż 55 stopni. I to należy pamiętać. Po wysuszeniu możemy zmielić w młynku i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Takie sproszkowane kurki możemy przyjmować na pewno nie więcej niż jedną lub dwie łyżeczki dziennie. Możemy takie kurki spożywać na kanapce bądź na przykład w jakimś serku. Jeszcze chciałam dodać, że kurki są również wrażliwe na sól, więc jeśli przyjmujemy je z kanapkami, to tych kanapek nie należy solić. Jeśli z sałatkami, to również tych sałatek nie należy solić. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeśli możecie, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie film. Film powstał z wykorzystaniem wiedzy profesora Michała Tombaka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.